Dziś wyjeżdża pierwszy transport do magazynu rezerw, do centralnego magazynu, natomiast my nie kończymy, my oczywiście pracujemy dalej. Bardzo się cieszę, że Centrum Organizacji Pozarządowych potrafiło zorganizować taką koordynację działań w mieście, bo tych punktów, w których zbierane są dary, w mieście jest naprawdę kilkadziesiąt. Oczywiście tu muszę podziękować policji, która czuwa też nad tym, żeby było to bezpieczne, żeby przy tym działaniu otwartych serc nie było też działania osób, które mają inne intencje niż właśnie pomoc. Ale jestem przekonana, że w obliczu takiej tragedii wszyscy pracujemy szczerze, z otwartym sercem.